Witam wszystkich jeszcze raz. Prawie 4K subów. Nie wiem, jak to się dzieje, że tak szybko to leci. Widzę, że poradniki są świetne, jeżeli chodzi o takie coś, o oglądalność. Nagram dla Was to, o co prosiliście, poradnik do edycji budowli i potem zrobimy poradnik do AWP. Więc teraz poradnik do edycji budowli. Zapraszam wszystkich. Dobra, mamy szczęście, że lama się zrespiła, chociaż wolałbym broń, ale niech będzie. Nie będę musiał surowców zbierać. Ale bierzemy lamę i robimy poradnik. Dobra, zaczynajmy. Musiałem zabić niestety jedną osobę, ponieważ no, przeszkodziła mi w poradniku. Ale jak już mamy wolne, zróbmy sobie miejsce. To będą edycje budowli, które nam są potrzebne w Battle Royale. To nie będą wszystkie edycje, bo tego jest mnóstwo, tylko to, co w Battle Royale jest nam potrzebne. Dobra, zaczynajmy. Pierwsza, ściana. W ścianie potrzebne nam są okna. To są te trzy punkty. Wybieramy jeden, mamy okno, strzelamy, nie? Wybieramy drugi, mamy okno, tu najlepiej z pompy się strzela, ale też z zemki można, takie duże okno mamy. Wybieramy kolejne, mamy okno, strzelamy z tej strony. One są wąskie, można też zrobić dwa, ale to jest zupełnie niepotrzebne, według mnie. To są okna. Okna się przydają w bazie. Jak jesteśmy w bazie, powiedzmy, mamy wody. Robimy sobie, kogoś mamy od pleców, robimy sobie okienko, strzelamy. Zamykamy. Okienko, strzelamy. Zamykamy. I tak cały czas. To jest okienko. Ucieczka z bazy to będą drzwi. Drzwi robimy podczas przy pomocy dwóch pionowych kwadracików. Robimy drzwi, uciekamy z bazy. Możemy też wejść do bazy, zamknąć sobie drzwi i jest ok. Możemy też zbejtować kogoś na pułapkę. Dajemy pułapkę. Robimy drzwi. Ktoś nam wejdzie przez drzwi i padnie od pułapki. Dobra, to są drzwi. Ucieczka z bazy, jak się leczyliśmy. Zamiast zrobić drzwi, lepiej zniszczyć sobie te 6 kwadratów. Teraz widzimy, czy kogoś tu nie ma. Niszczymy i wychodzimy z bazy. To jest raz. Można też zrobić tak. Wychodzimy z bazy. To jest troszeczkę bezpieczniejsze, no bo wtedy no nikt tam nie strzeli w tułów praktycznie, jeżeli nie daj Boże, ktoś tu będzie. Dobra, wychodzimy, budujemy się dalej. Można też, to będzie w tym przypadku, jeżeli mamy tu schody, typy strzelają nas od tej strony, można też zrobić trójkąt. Przez te trzy punkty, trójkąt i spadamy. To jest bardzo łatwe. Trójkąt można zrobić, że tak powiem, w każdej płaszczyźnie. Tu. Oj, sorry, i tu. W każdej płaszczyźnie mamy trójkąt na każdy sposób. To jest ściana i to nam jest potrzebne przy ścianie. Według mnie do Battle Royale nic więcej. Żadne drzwi plus okno, żadne drzwi z płotkiem, no według mnie to jest niepotrzebne. Dobra, to co teraz? Schody. Według mnie przy schodach najważniejsze jest obracanie schodów, czyli zaznaczamy T2 albo T2, zależy, w którą stronę chcemy obrócić prostokąty i wtedy obracamy schody. Teraz w tę stronę. Teraz w tę stronę, zależy gdzie jest jakaś osoba. Druga sprawa, jesteśmy w bazie. Czasami się dzieje tak. Budujemy sobie bazę. Teraz tak, jesteśmy tutaj. Nie zdążymy podskoczyć, schody zrobimy. O, akurat jak chcę pokazać, to się nie udaje. Pokazujemy, zrobimy schody, jesteśmy pod schodami. Co wtedy robimy? Klikamy na schody. Zaznaczamy te trzy punkty z lewej albo z prawej strony. Klikamy G. Wchodzimy, resetujemy. Jesteśmy już na schodach. Jeżeli chcemy uciec z tych schodów, robimy tak. Jesteśmy na dole. Edytujemy z powrotem. I możemy teraz przez te drzwi sobie uciec. Przez tą ścianę uciec. Typki myślą, że jesteśmy w bazie, my uciekamy. Robimy im, powiedzmy, plecy. I strzelamy. To jest wszystko, jeżeli chodzi o schody. Według mnie. No bo są jeszcze jakieś, oczywiście, zawiasy. Typu takie coś. No. Komu to jest potrzebne Battle Royale? Chyba niepotrzebne to jest, według mnie. Teraz wody i platforma. Platforma wydaje się praktycznie tylko i wyłącznie dziura w platformie. Zaznaczamy te dwa punkty bądź jeden i wychodzimy sobie z bazy. Leczyliśmy się, powiedzmy, tutaj. Wychodzimy sobie przy pomocy dziury, bo mamy typka nad sobą, on nie wie, że jesteśmy w tej bazie. Zaznaczamy sobie trzy punkty, on spada, dostaje łeb z pompy. Według mnie te balkoniki i tak dalej, jeżeli jesteśmy, powiedzmy, tutaj, no to nie wiem, co nam daje taki balkonik.
Jeszcze z niego spadłem. No chyba nic. Chyba, że tu mamy pułapki i chcemy typa. Typek jest w naszej bazie na samym dole, chcemy go strzelać. No wtedy. To jest wszystko platformę i jeszcze mamy to. Patrzcie. Zrobimy sobie taką bazę jakby dla składu. Tylko żebym zdążył. Trochę daleko nie. Mamy czwórkę, klikamy F4. Przepraszam. Zaznaczamy G. I edytujemy te trzy punkty. I teraz tak, budujemy takie coś. W bazie poczwórnej mamy od razu wszystkie rampy. Nie musimy budować schodów typu... pokażę wam jakich. Typu mamy schody, 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 no i... Tutaj już na środku już nie mamy dostępu, że tak powiem, do góry, musimy edytować schody. Podczas tego możemy spaść, no nie opłaca się schodów, wystarczy zrobić takie coś. Te trzy punkty, dalsze od ciebie. Dalsze od was zaznaczamy te trzy punkty i mamy taką platformę. Wychodzimy, podbiegnijmy sobie do strefy, może zdążę. Tu mam dwa ogniska. No i co, postaram się znaleźć AWP i nagrać dla nas poradnik do AWP. To jeżeli chodzi o edytowanie w Battle Royale, wydaje mi się, że to wszystko. Jeżeli czegoś ważnego nie dodałem, to dajcie znać. Naprawdę. Dajcie znać w komentarzu. Zawsze możemy nagrać kolejne części, kolejne poradniki. Widzę, że to świetnie przychodzi, świetnie dla was się to ogląda, bo widzę, że jest bardzo dużo wyświetleń pod poradnikami. Mnie to bardzo cieszy. Prawie 4K subów od ostatniego poradnika. Ile przyszło? 2000 prawie? Masakra. Dziękuję wam za to. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.